No i to jest Sherman M4A1-76W, czyli wersja z mokrymi magazynami amunicji. Amerykanie chcieli zerwać z tą reputacją zapalniczki, więc wymyślili sobie, że amunicja będzie pływać w wodzie i glicerynie. Ale to jest już generalnie szczegół. Ta wersja jest generalnie dosyć dziwna i można powiedzieć, że jest takim delikatnym Frankensteinem. Mamy kadłub podlewany i wieżę z 76mm armatą. Także wersja dosyć nietypowa, tutaj pomalowana w malowanie pierwszej dywizji generała Maczka, konkretnie latająca krowa, która była maskotką załogi, kiedy ten czołg walczył we Francji. Przecież to nie jest de facto sama w sobie latająca krowa, nie wiadomo co się stało z oryginałem. Ten jaki jest stan tego czołgu obecnie? Obecnie jest na chodzie, funkcjonuje, silnik działa, z częściami zamiennymi jest to prawda lekki problem, ale no wiadomo, jak to z każdym czołgiem drugowojennym. Armata niestety jest zadekowana. Ale jakby co, to można ją oddekować, że tak powiem? Generalnie średnio, bo zamek został przecięty na pół przy transferze. Tego czyli już nie będzie tu strzelała w Polsce. Niestety będzie straszyła najwyżej. Tak, chociaż mamy gazowy system symulacji ognia, więc na D-Dayu na przykład można symulować, że się z niej strzela. Jest to zawsze jakiś pomysł. A widzę, że dzieci, bardzo, bardzo dużo dzieci jest zainteresowanych. Dzieci uwielbiają Shermana. A co to jest właściwie? Skąd się to wzięło? Taki fajny ma kształt, czy jest jedynym czołgiem akurat na placu? No to wygląda. Sherman zawsze kradnie show. Tak to jest na D-Dayu, tak to jest tutaj. No, zasadniczo u nas Sherman jeździ najczęściej, dlatego że ma gumowe gąsienice i nie ryje asfaltu. Więc burmistrz nas za to dzisiaj nie zabije. Aha. Jeszcze jedna ciekawostka o Shermanie. Amerykanie musieli czuć smak wolności na wojnie, więc dostawali racji żywnościowej w postaci butelki Coli. I jakoś musieli tą kolę otwierać. O rzecz ty, o rzecz! Dziękuję, to była przy okazji reklama pewnego napoju. Nie ale... zapłacili, chociażby mogli. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy na piknik militarny w Toruniu.